Hej kochani, witajcie w kanale Baw się ze mną, zabawki dla dzieci. Dzisiaj w naszym kanale mamy taką czapeczkę, która będzie zamieniała nasze zabawki w jednorożca. No, takie przynajmniej mam zamysł ja, w każdym razie. Jest czapeczka jakby z takim wielkim rogiem, albo czapka róg, może lepiej. Lepiej brzmiałby taki opis. Także no cóż, różowy materiałowy róg, dzięki któremu można przemienić na przykład lalkę, misia czy konia zabawkę w jednorożca. Zobaczmy może w takim razie na przykładzie, w co można zamienić, a właściwie jak będzie wyglądała zabawka zamieniona w jednorożca przy pomocy tej właśnie czapeczki. Tutaj wszystko jest po chińsku, także nic tutaj się nie dowiem, ale no cóż, zamówione na Amazonie. No i cóż, i wygląda troszeczkę faktycznie jak nakładka na róg jednorożca. Zobaczymy zatem, jak to wygląda po rozpakowaniu i co możemy z tym zrobić. No dobrze, bardzo szykowny róg, trzeba przyznać. Jest tutaj przeplatany takim złotym sznureczkiem. Bardzo jakby mieniąca się czapeczka różowa. Tutaj ma takie jakby płatki jak od kwiatka wokół. A, no i proszę bardzo, tutaj mamy też gumeczkę, którą z brokatem, którą możemy sobie przepasać, przewiązać, czy też właściwie założyć pod brodą, jeśli byśmy zakładali ją sobie oczywiście. No cóż, wygląda troszeczkę jak taka czapeczka imprezowa, czapeczka urodzinowa. No ale cóż, można różne w takim razie postacie zamienić w jednorożcową kreację. Nawet siebie można w tę jednorożcową kreację zamienić. No i cóż, zobaczmy w takim razie. No i co zobaczmy? Co można zrobić? Mamy tutaj lalkę dużą Barbie XXL. Zobaczmy. Oj, troszeczkę malutko za małą głowę, może by móc z sukcesem założyć tą gumkę. Może tak? Zdecydowanie wygląda jak czapeczka imprezowa, urodzinowa. Może nasz potwór ciasteczkowy będzie wyglądał bardziej jednorożcowo po założeniu tej czapeczki. Niestety cała kamerka tutaj nie... Kamerka nie obejmuje całego obrazu. Ale może zaraz mi się to uda. O! Może coś tutaj? No, średnio się trzyma. Wygląda naprawdę śmiesznie. Zdecydowanie... Uwaga! Proszę. No nie, zdecydowanie nie. Ciasteczkowy jako jednorożec może nie. Mamy tutaj konika pluszowego również. Babyborn konik. Właściwie no, dla lalki Babyborn. Także zobaczymy jak... O! Już kolorystycznie trochę bardziej jedno pasuje do drugiego. Także tutaj zawiążemy mu to na pysku. No i proszę, w sumie zdecydowanie wygląda jak jednorożec. Super słodko, pasuje zdecydowanie kolorystycznie do siodła i do ogłowia, które nasz konik ma na głowie. Proszę bardzo, bardzo ładnie to wygląda i zdecydowanie zamieniliśmy pluszowego konia na jednorożca dzięki tej czapeczce. Także bardzo fajnie. No i cóż, czekam oczywiście na Wasze komentarze, do czego możemy taką czapeczkę wykorzystać, słuchajcie. Czy bardziej na karnawał, może Halloween, zamienić się w jakąś wiedźmę? No i cóż, mam nadzieję, że podobał się Wam filmik, lajkujcie, jeśli tak. Zapraszam oczywiście do subskrybowania naszego kanału i widzimy się już wkrótce. Cześć!